Kontynuując rozważania na temat Najświętszego Sakramentu, chciałem teraz poruszyć ostatni aspekt tego zagadnienia, mianowicie kult tegoż właśnie Najświętszego Sakramentu, zgodnie z tym, co Kościół naucza i praktykuje. Kościół katolicki naucza, że wierni powinni z największym szacunkiem odnosić się do Najświętszej Eucharystii, często przyjmując ten sakrament i adorując go z najwyższą czcią. Tym samym uwielbieniem i czcią, jaką obdarzamy Boga. Kiedyś w kontekście kultu Marii mówiłem o trzech stopniach adoracji, uwielbienia, jakie Kościół tutaj rozróżnia i o których mówi, kiedy czasami ktoś odnosi się krytycznie na przykład do kultu Marii, świętych, w sumie ludzi. Wtedy mówi się, że to nie jest ten sam kult, jaki należy się Bogu i jest to zupełnie inny temat, inny obszar. No tutaj jest powiedziane jasno i wyraźnie, jeśli chodzi o Najświętszy Sakrament, jeśli chodzi o ten chleb, opłatek pszenny, niekwaszony, przemieniony, przeistoczony, tak, przemieniony co do istoty w ciało Jezusa Chrystusa, należy mu się cześć i uwielbienie takie samo, jakie oddajemy Bogu. Jeśli ktoś twierdzi, że w świętym sakramencie Eucharystii nie należy najwyższym kultem adoracji, w nawiasie latria, także zewnętrznie wielbić Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, że nie należy go czcić w sposób szczególnie uroczysty, że nie należy go uroczyście obnosić w procesjach według chwalebnego i powszechnego obrzędu i zwyczaju świętego Kościoła, że nie należy go wystawiać publicznie dla odbierania czci od ludu oraz jego czcicieli, oraz że jego czciciele są bałwochwalcami, ten niech NBW, niech będzie wyłączony. Kościół promuje kult Eucharystii na różne sposoby. To są doroczne obchody święta Bożego Ciała, w ramach których następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu. No, zaczyna się od samego wystawienia. Są szczególne nabożeństwa, które polegają wyłącznie właściwie na wystawieniu Najświętszego Sakramentu, czyli w szklanym naczyniu umieszczona jest hostia, ten chleb, który wskutek przeistoczenia stał się teraz ciałem. Jest właściwie Jezus pod postacią chleba zostaje umieszczony w takim naczyniu szklanym, które wkłada się do ozdobnego, wiem, to się nazywa monstrancją, no. Ktoś powiedział stojaka ozdobnego, jest to złocone, no bo mamy do czynienia z samym Bogiem, a więc i cześć jest, i kult jest najwyższy, złocona oprawa z promieniami jakby słońca rozchodzącymi się wokół, tamże właśnie jest umieszczone to szklane naczynie i wystawione publicznie jest obiektem adoracji, najczęściej wystawione właśnie na ołtarzu. Oprócz tego bywa, że są organizowane procesje z Najświętszym Sakramentem, na przykład wokół budynku kościelnego, a także w naszym kraju na przykład, nie wszędzie, jest procesja szerzej wokół kościoła, bo to w każdej parafii ona jest oddzielna, także już nie w skali nawet całego miasta, ale w kontekście parafii, w szerszym zakresie ulicami miasta, czyli tak zwane święto tejże Eucharystii, święto Bożego Ciała. Tam buduje się poszczególne ołtarze i Jezus jest jakby obnoszony. Nie w tym celu, jak żartował mój kolega, żeby pokazać Panu Jezusowi, że u nas tutaj właściwie wszystko jest w porządku, w sensie, ale no, to były takie właśnie, nie, to jest, aby wierni mogli oddawać Mu cześć, aby mogli, nie wiem, wyrażać swoje dziękczynienie, aby w jakiś sposób właśnie go tutaj wywyższać, uwielbiać. Jeszcze jedna z form, powiedzmy tutaj, adoracji występuje w zakonach, które zostały w tym celu powołane i mają to w swojej nazwie.
że są to zakony dotyczące, związane z Najświętszym Sakramentem, jak gdyby kontemplujące, gdzie adoracja trwa wiecznie, osoby się zmieniają, dzień i noc są siostry zakonne czy zakonnicy, którzy trwają w adoracji. W liturgii mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana. Ten kult uwielbienia należny sakramentowi Eucharystii nakazywał zawsze i nakazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach. Zapas, jeżeli jest więcej, przechowywany w tabernakulum, już tak jak wspomnieliśmy, po to, aby poza mszą świętą można było zanieść chorym. Często kwestia czasu gra tutaj rolę, stąd żeby nie konsekrować od nowa, a więc no nie odprawiać mszy świętej w jakiejś może skróconej formie, jest ten chleb, ciało Jezusa przechowywany również do takiego wykorzystania. Pogłębiając wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, Kościół uświadomił sobie sens milczącej adoracji Pana, obecnego pod postaciami eucharystycznymi. Dlatego tabernakulum powinno być umieszczone w Kościele w miejscu szczególnie godnym i tak wykonane, by podkreślało i ukazywało prawdę o rzeczywistości obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I tak msza święta i uczestnictwo we mszy świętej jest jeszcze jedną rzeczą spośród różnych rzeczy, które katolik musi uczynić, aby dostąpić zbawienia. I jak to słyszymy w kontekście kultu, również jest jeszcze jedną rzeczą, która no, jakby zastępuje tą osobistą w każdym miejscu i w każdym czasie więź z Jezusem Chrystusem. Jezus jest obecny gdzie? Jest obecny w tabernakulum. Miejsce określone, jak już mówiłem, w czasie i w przestrzeni. Jeżeli chcę się z Jezusem spotkać, przychodzę do kościoła, siadam sobie w ławce, klękam i rozmawiam, czy modlę się, bo wiem, że On tam jest. Kiedy powiem, co mam do powiedzenia, może jeszcze posiedzę chwilę, żeby posłuchać, czy On coś ma do powiedzenia, czy też poprzestanę na tym, że ja powiedziałem, co chciałem Mu powiedzieć, i wychodzę i wracam do swoich obowiązków. On tutaj zostaje, zawsze mogę do Niego wrócić. A ja teraz pójdę i będę się borykał z moimi problemami w biznesie, czy w rodzinie, czy to opowiedziałem mu przed chwilą o tych wszystkich sprawach, nie? Które mnie dotyczą. I no, dochodzi właśnie do takiego jakby trochę rozdwojenia jaźni. Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. To jest 1373 artykuł w katechizmie. Jest obecny na wiele sposobów w swoim Kościele, w swoim Słowie, w modlitwie Kościoła, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, w ubogich, w chorych, w więźniach, w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze mszy świętej i w osobie szafarza, ale zwłaszcza jest obecny pod postaciami eucharystycznymi. I w sumie, no, każdego tygodnia, w każdą niedzielę ustawia się jakaś kolejka przed ołtarzem, oczekując na przyjęcie Chrystusa. Oczekują na przyjęcie tego niebiańskiego pokarmu i Chrystusa żywego, który ma posilić ich duszę, ma się stać lekarstwem i siłą w walce z grzechami. A Kościół obiecuje, mówi, że w Eucharystii odnajdą źródło i szczyt całego chrześcijańskiego życia, źródło zbawienia, a także samego Chrystusa. Co faktycznie w tym opłatku, w tej hostii katolicy otrzymują? Kościół wymaga od nich oddawania najwyższej czci. Temu Jezusowi,
tam obecnemu, w tej, pod tą postacią, pod postacią chleba. Komu czy czemu katolicy oddają najwyższą cześć w takim momencie? Bóg zabrania czczenie jakichkolwiek rzeczy, nawet tych, które są jego podobizną. Czy to będzie rzeźba, czy obraz, no właśnie, czy coś, co niekoniecznie musi mieć wymalowany wizerunek na twarzy, na sobie, czy wyrzeźbiony. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył. Tak? Księga Wyjścia, druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 4 wiersz. I jeszcze Bóg no, nie wejdzie do wnętrza jakiegokolwiek fizycznego obiektu. Tak jak sam o sobie mówi. Ja, któremu na imię Jahwe, chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu, ani czci mojej bożkom. Księdze Izajasza 42:8. To są oczywiście bardzo ogólne teksty. I tak można je, no właśnie potraktować. Ale no, pytanie jest cały czas aktualne. Czy Jezus Chrystus, żywy, zmartwychwstały, z którym człowiek może mieć osobistą, bliską relację, jak osoba z osobą, w każdym czasie i w każdym miejscu, a równocześnie Jezus eucharystyczny, tam przebywający w tabernakulum, to ta sama osoba, kiedy już, jeżeli by nawet mówić o osobach. Sam o sobie Jezus powiedział, że po swoim wniebowstąpieniu ukaże się w ciele dopiero wtedy, kiedy powróci w chwale. Hebrajczyków 9, 27 i następny. Jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Nie z powodu grzechu. I okaże się już w chwale, także wszyscy będą go mogli zobaczyć. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on oddalał się ku niebu, dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich, rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście go idącego do nieba. Dzieje apostolskie 1-10. I tu znowu mamy ten odstęp czasowy. To będzie moment, kiedy powróci w chwale, przy końcu świata. Jezus ukazywał się na ziemi w ciele uwielbionym do momentu swojego niebowstąpienia. I przebywał wśród uczniów i mogli go widzieć, mogli go dotykać, chociażby ten niewierny Tomasz, który chciał zweryfikować to, co słyszał. No, równocześnie, kiedy już widzieli go niektórzy w chwale po jego wniebowstąpieniu, na przykład Jan w objawieniu 1:10-20, czy apostoł Paweł, kiedy w drodze do Damaszku, to już widzieli go jedynie w swojej wizji. Nie mogli go fizycznie dotknąć. Jezus, tak jak powiedział, zasiadł po prawicy Ojca i przebywał w chwale. Jako pierworodny z umarłych, jako wzbudzony z martwych, pierwiastek tych, którzy zasnęli, jako pierwszy. A potem dołączono niego ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia. 1 Koryntian 15:23. I to czyni różnicę w tym okresie pomiędzy jego wniebowstąpieniem, a pomiędzy jego powrotem w chwale. Bo pozostanie w ciele uwielbionym po prawicy od Ojca aż do swego powrotu na ziemię. I przygotowywał uczniów na czas swojej nieobecności. Lepiej dba dla was, żebym ja odszedł, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, pocieszyciel, jeśli odejdę, poślę go do was. 16 rozdział Jana, 7 wiersz. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja idę do ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz do ciebie idę i mówię na
to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Przygotowuję uczniów na rozłątek, że go nie ma, że go nie będzie. W to miejsce mówi, poślę wam Ducha Świętego. W końcu Paweł podsumowuje to w drugim do Koryntian 5,16. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już go nie znamy. Jezus Chrystus jest obecny pośród wierzących na ziemi poprzez Ducha Świętego. Obiecał uczniom. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Owszem. I rzeczywiście jest obecny pośród wierzących. Albowiem gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Sam apostoł Paweł pisze, że Chrystus jest w nas. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. 2 Koryntian 13,5. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc już żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Nikt jednak nie będzie twierdził, że Jezus jest obecny fizycznie. W ciele uwielbionym chociażby. Tak jak po zmartwychwstaniu, a przed niebowstąpieniem. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, zachęca apostoł Paweł w liście do Kolosan. 3 rozdział, od 1 rozdziału i dalej. Od 1 aż do 2 i 4 wiersza. Tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. A gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, dosłownie zostanie uczyniony widocznym, wtedy i wy okażecie się wraz z nim w chwale. I bliście do Rzymian, coś na wzór wyjaśnienia. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli kto zaś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Chrystus mieszka w nas poprzez swego Ducha. Tak interpretujemy i rozumiemy te słowa. Ducha, który jest Duchem Bożym. I to doskonale współgra z nauką o Trójcy Bożej. Jezus jest pomiędzy nami poprzez swego Ducha. To wynika z tej zapowiedzi samego Pana. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. I dam wam innego Pocieszyciela. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Dalej. Jezus co czyni w tej Bożej rzeczywistości? Jezus żyje i stawia się za nami. Przebywa wśród wierzących poprzez Ducha Świętego, a także komunikuje poprzez Ducha Świętego. A gdy padł na ziemię, tutaj jest opis historii Saula w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich od 4 wiersza, a gdy Saul padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Saul go słyszy. A kto ty jesteś, Panie? On rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co czynić. A w objawieniu Jan pisze 1 rozdział, wiersz 17 i następny. To też kiedy go ujrzałem w zachwyceniu, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę, rzekł: nie lękaj się, ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. On rzekł, Jan to usłyszał: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jezus Chrystus żyje, komunikuje się. Ciało Jezusa Chrystusa, uwielbione ciało, nie ulega skażeniu. Ofiarowanie ciała Chrystusa miało jeden raz miejsce, a jego skutki są wieczne. Mocą Bożej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Rozumiecie, do czego zmierzam? Cały czas próbuję wykazywać różnicę pomiędzy tym biblijnym Jezusem, o którym tutaj te teksty mówią, to co mówią, a pomiędzy tym eucharystycznym.
mocą Bożą, Bożej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzech, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza to również Duch Święty. Takie zaś jest nowe przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich sercach i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdy zaś jest odpuszczenie, tam już nie ma ofiary za grzech. I na mocy doskonałej ofiary Jezusa człowiek pozostający w przymierzu z Bogiem może dostąpić odpuszczenia, dostępuje odpuszczenia popełnionego grzechu i oczyszczenia od wszelkiej nieprawości. Wystarczy, że wyzna swój grzech, ponieważ skutki ofiary Chrystusowej trwają na zawsze, o ile my trwamy w przymierzu z Panem. Jeśli wyznajemy my, prawda, zbawieni, grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, nie trwali w grzechu. A jeśli by kto zgrzeszył czy upadł, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. A więc ofiarowanie ciała Chrystusa było raz. Skutki ofiarowania Jezusa, skutki tej ofiary są wieczne. Na mocy ofiarowanego ciała raz na zawsze otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest duchem synostwa, jednoczy nas z Jezusem. I potwierdzenie tego faktu wewnątrz nas nie ma nic wspólnego z ciałem Chrystusa, tylko z Jego duchem. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży was mieszka. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Rzymian 8:9. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Rzymian 8:14. Ale, no właśnie, wydaje się, że prawda jest taka. Nasz Pan, Jezus Chrystus, po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba w ciele uwielbionym, zasiadł po prawicy Ojca i tam będzie przybywał aż do czasu swego powrotu, widzialnego powrotu na ziemię, w chwale i będzie sądził żyjące narody. I zanim to nastąpi, przebywa w nas i pośród nas, zbawionych poprzez swego Ducha, z którym jest współistotny. Nie znamy już go według ciała. Do tego jeszcze można przypomnieć te ostrzeżenia, o których Jezus sam powiedział, abyśmy uważali na tych, którzy będą twierdzili, że oto On już jest obecny. Że albo tu, albo tam właśnie. No, daleko idąca, powiedzmy, analogia, niemniej też coś w tym jest. Czy Jezus Eucharystyczny jest tożsamy z tym Synem Bożym, Jezusem z Nazaretu, którego znamy z kart Słowa Bożego? Jezus Eucharystyczny pojawia się na ziemi cieleśnie. Pojawia się w wyniku przeistoczenia na mocy słów kapłana. Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami, chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny z ciałem, krwią, duszą, bóstwem. Przypominam to, co już czytaliśmy. A więc Jezus Eucharystyczny jest obecny cieleśnie pod postaciami eucharystycznymi. Jezus Eucharystyczny pojawia się w ciele, a później znika. Słucham. Mam takie pytanie. Czy w czasie przeistoczenia czy następuje przeistoczenie w ciało chwalebne, czy w takie ciało, jakie miał na ziemi? Bo to jest ta różnica, nie? Nie wiem, co Kościół na ten temat naucza. Bo tutaj możemy bazować oczywiście tylko na nauczaniu Kościoła. W Słowie Bożym o niczym takim nie ma mowy.
Pytanie było, bo nie wiem, czy słyszane, więc ja powtórzę, czy Jezus, ten realny, żywy i prawdziwy, wskutek przeistoczenia jest tam obecny w ciele uwielbionym, czy też w tym ciele fizycznym, jakie miał jeszcze przed swoim zmartwychwstaniem. Jak powiedziałem, nie znam nauczania Kościoła na ten temat. Także nie potrafię na nie odpowiedzieć. Bo jest napisane, co jest ciało, które zostało za was wydane, a zostało wydane ciało nieuwielbione. Nie? Aha, i tu jest pewna podpowiedź ze Słowa Bożego. W Piśmie Świętym czytamy, że to ciało zostało za was wydane. Wydane zostało ciało jeszcze przed uwielbieniem. Stąd wskazywałoby to na fizyczne ciało, nie to uwielbione. Ale z drugiej strony, to nauka Kościoła mówi, że rzemiosło jest paletne, czy jakoś tak. Tak. W upadku widzimy tylko formę, a nie widzimy substancji. Więc dokładnie, więc jak, tak jak mówiłem, no jest tylko chleb i widzimy chleb, i czujemy chleb, i dotykamy chleb. Dlatego trudno stwierdzić, powiedzieć coś odnośnie substancji, jaka pod formą chleba się znajduje. A więc jak powiedziałem, Jezus Eucharystyczny jest obecny cieleśnie pod postaciami eucharystycznymi. Pojawia się w tych postaciach, ale również i znika. Nauczanie Kościoła jest, mówi, że trwa tak długo, jak długo trwają postacie eucharystyczne. Tak więc Jezus obecny w ciele przestaje być obecny w momencie, kiedy człowiek na przykład strawi ten chleb i również w tym momencie postać eucharystyczna przestaje istnieć. Mówi się, że Jezus jest obecny sakramentalnie na ziemi, teraz i dziś, bo jest to forma jednak niewidzialna. Otóż w Słowie Bożym cytowanym przed chwilą przypomnieliśmy, że dzisiaj Jego zastępcą, jak gdyby, na ziemi jest Duch Święty. Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego czytamy, istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał zostać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. Skoro w widzialnej postaci miał On opuścić swoich, to chciał dać nam swoją obecność sakramentalną. Istotnie, będąc obecny w Eucharystii, pozostaje On w tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. 1380 punkt katechizmu. Ewangeliczni chrześcijanie w to miejsce, tutaj w tym miejscu umieszczają Ducha Świętego, a nie obecność sakramentalną. Obecność, wskazywanie na obecność sakramentalną, no nie wiem, trochę jakby osłabia. Niektórzy uważają, że nawet zaprzecza faktowi otrzymania innego pocieszyciela. Jezus wskazuje na Ducha Świętego, nie na postacie eucharystyczne albo na swoją sakramentalną obecność. I w rezultacie takiego pojmowania tutaj tej postaci eucharystycznych oczywiście dochodzi do następnym krokiem jest kult oddawany tym postaciom. Jego obecność pod postaciami eucharystycznymi jest całkowicie niewidzialna i pod każdym względem w zasadzie, no w sensie tutaj ziemskim, niewyczuwalna. Nie okazuje jakiś oznak życia. No i jak już wcześniej powiedziałem, ulega skażeniu. Ofiara eucharystyczna uobecnia ofiarę krzyża, udziela jej owoców. O tym już sporo mówiliśmy, także tylko o tym teraz krótko przypominam. Tak więc podsumowując, Jezus Eucharystyczny pojawia się cieleśnie na ziemi za każdym razem, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji, jest znany przez swoich uczniów według ciała, przyjmują Jego ciało, istnieje na tej ziemi przejściowo, od momentu konsekracji tak długo, dopóty trwają postacie eucharystyczne, pod którymi przebywa. W konsekrowanym chlebie i winie są obecne ciało i krew Jego prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie wraz z duszą i ciałem, czyli cały Jezus, eucharystyczny oczywiście.
Obecność sakramentalna Jezusa Eucharystycznego na ziemi w tajemniczy sposób została dana Kościołowi rzymskokatolickiemu po to, by zastąpić Jezusa, który idąc do Ojca chciał pozostać w swoim Kościele obecny w ten wyjątkowy sposób. Jezus Eucharystyczny jest przechowywany, zamykany w specjalnym pomieszczeniu, tabernakulum, pojemniku, po to, aby mógł być roznoszony do chorych lub nieobecnych. Jest również obnoszony przez kapłanów w procesjach w celu adoracji, w celu dziękczynienia przez wiernych. Nawet paradoksalnie można powiedzieć, nie jest podczas mszy reprezentowany przez Ducha Świętego, ponieważ takie jest sformułowanie w 1348 punkcie katechizmu: biskup lub prezbiter reprezentuje Chrystusa, działając w osobie Chrystusa głowy, przewodniczy zgromadzeniu. Ciało Jezusa Chrystusa podlega wszystkim procesom charakterystycznym dla ziemskiego skażenia, a więc rozkładowi, przemijaniu, skutek jego przyjmowania, trawieniu, zanikowi. Ofiara eucharystyczna jest pamiątką, która równocześnie uobecnia wydarzenie z Golgoty. I oprócz wspomnienia staje się rzeczywistą ofiarą krzyża. I jako taka udziela wszelkich owoców ofiary krzyżowej w postaci zjednoczenia z Chrystusem, oczyszczenia z grzechów i uświęcenia. Możemy sami porównać i zdecydować, czy mamy do czynienia z jedną i tą samą osobą, czy z odrębnymi rzeczywistościami. I spójrzmy na koniec w kontekście zwiastowania. Jak Jezus jest zwiastowany przez tych, którzy zgadzają się, czy akceptują nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego, jakie tutaj przedstawiłem w tym temacie. Jaki Jezus jest zwiastowany? Pamiętam taki koncert, to było w Lednicy, tam gdzie jest taka potężna konstrukcja ryby. Wiele tam się nie dzieje, ale od czasu do czasu są, nie wiem, przynajmniej raz na rok, być może częściej, organizowane takie duże wzloty młodzieży, nie tylko młodzieży. I wtedy dzieją się tam różnego rodzaju takie wydarzenia, obrzędy, spotkania. I pamiętam, był koncert taki właśnie, bo było tam, nie wiem, gdzieś jakieś 2,5 tysiąca młodzieży się zeszło. I był taki właśnie bardzo fajny koncert, słuchałem go z jakiegoś nagrania, DVD chyba, ktoś mi pożyczył. Więc występowały zespoły głównie protestanckie, śpiewał Mateo, śpiewała Natalia Niemen, byli inni wykonawcy. Trzeciego dnia chyba nie było. W każdym razie wspaniałe pieśni, takie właśnie odwołujące się do Jezusa. I widać było gdzieś tam z głębi serca płynące. To było w gestykulacji, widać z pokazywaniem, z wznoszeniem rąk. Byłem taki zachęcony, zbudowany po słuchaniu tego koncertu. No i na końcu wychodzi organizator, mówi, że tak, wspaniały to czas, niestety biegnie, cały czas biegnie do przodu, musimy już kończyć. I poprosimy tutaj księdza biskupa ordynariusza, który jest z nami, aby zakończył to nasze spotkanie. I wyszedł ksiądz biskup i też powiedział, jestem pod wrażeniem, mówi, Jezus, oczywiście tak, Jezus, tylko Jezus, ale oczywiście każdy z nas to rozumie i wszyscy to wiemy, że chodzi tu o Jezusa Eucharystycznego. I w sumie mówił bardzo krótko, nie wiem czy 5 minut, bardzo tak fajnie, dojrzale, krótko zakończył w ciągu tych paru minut. 3 razy powtórzył, jest eucharystyczny oczywiście. No. I to może być też wstęp do dalszej części wykładu na temat ekumenii.
Możemy tam głosić i zwiastować nie wiem kogo. Tak. No i tyle może w tym temacie. Ja chciałbym się taką jedną rzeczą powiedzieć. Zawsze mnie to wzburza bardzo, jak o tym tylko pomyślę. Otóż ze 20 parę lat jeden z wierzących powiedział mi, że w jednej z książek takiego ugrupowania chrześcijańskiego, może chrześcijańskiego, którego nie wszyscy akceptują, było coś takiego napisane, że Wyszyński w swoim przemówieniu powiedział, że on jest, że kapłan katolicki, taki, nie wiadomo czy to kapłan, czy kapłon. Kapłan, oczywiście, że kapłan. Jest, ma większą moc od Boga, dlatego że Pan Bóg tylko raz posłał swojego syna, a ksiądz katolicki za każdym razem jak odprawia, to tego Jezusa sprowadza na ziemię. Więc mnie to tak zatelepało, on mi nawet powiedział, gdzie to jest. Ja jakoś sobie wtedy to zapamiętałem, no byłem dużo młodszy, ale pomyślałem sobie, że to jest przegięcie, że niemożliwe, żeby coś takiego było, że to chyba ktoś tam już przeholował w tej swojej książce. No faktem jest, że kapłan ale sprowadza. Ale proszę wyobrazić, że akurat była taka okazja, że z kimś, kto, no, ktoś tam chciał, jakiś katolicki, w kościele, właśnie nie w kościele, na plebanii coś załatwić i ja chciał koniecznie, żeby z nim iść. Ja poszedłem. I on tam poszedł z tym księdzem coś załatwiać, a ja zostałem w takim dużym pomieszczeniu, gdzie była biblioteczka. I na tej biblioteczce były te czasopisma, które ja sobie zapamiętałem, a to było Ateneum Kapłańskie. A wtedy pamiętałem numer tego i wyszukałem to, i sprawdziłem, że rzeczywiście tak było to napisane. Że, a to było, Wyszyński to wygłaszał z okazji święceń nowych klerysów na księżu. Było dosłownie tak napisane, że kapłan katolicki to ma taką moc większą od Boga, bo może ileś razy Jezusa sprowadzić, a Bóg tylko raz posłał swojego syna na ziemię. Bóg raz posłał swojego syna, a kapłan sprowadza go. To był taki szok, tak, że no, potężna władza. Nie zapomnę, że można coś takiego w ogóle powiedzieć. Rzeczywiście władza, tak. No, są różne świadectwa księży. Przyjmujecie taką władzę, że możecie Jezusa na ziemię sprowadzić. Tak. Świadectwa księży, które czytałem, również wypływa ten wątek. Oni mieli tę świadomość i to właśnie jakoś bardzo głęboko przeżywali, że mogą, są w stanie coś takiego uczynić. Tyle, że dzisiaj w seminarium się już tego nie naucza. Ksiądz kardynał Wyszyński to już jest posoborowe myślenie. Przepraszam, ale hasło, że w seminarium się dziś tego nie naucza, to nic mi nie mówi. Bo to jest zbyt ogólne hasło i nie wiem dokładnie teraz. Czy ja nic jestem z Jopolski? Nie, nie, to nie chodzi mi o kwestię nauczania. Aha. Dobrze. Osoba świecka spoza seminarium, mówiąca o tym, co się w seminarium naucza lub nie naucza w skali diecezji, chociażby to jest dla mnie źródło bardzo mało wiarygodne w tym momencie. Trzeba być klerykiem i skąd przejść te studia, może i wtedy powiedzieć, czego się naucza lub nie naucza, albo przejrzeć te wszystkie podręczniki, które są wykorzystywane do nauczania, żeby tak twierdzić. Reszta być może jest z nasłuchu albo z jakichś powtarz zasłyszanych historii, co nieraz się zdarza. Dobrze, kochani, zostawiamy na chwilę sakramenty, bo został nam jeszcze jeden, ale ważniejszy temat, tutaj jak zgodziliśmy się, to jest kwestia ekumenii. Ten, który nam został, to no może potem, żeby nie było żal, do niego sięgniemy, bo jeszcze jest trochę czasu.